Redakcja niepoprawnych dyplomatów ubrała firma Poszetka, której to firmy garnitur mam właśnie na sobie. A wy, drodzy widzowie, macie od nas 10% rabatu na produkty tej firmy na hasło dyplomata. Ten odcinek powstał na specjalne życzenie naszych widzów, którzy pytali o ten temat na naszym Discordzie, a my, jako redakcja niepoprawnych dyplomatów, mamy to do siebie, że słuchamy sugestii naszych widzów, więc ten odcinek poświęcony będzie wyjaśnieniu krótkiej historii i opisaniu specyfiki obu głównych partii politycznych USA, no i omówieniu kilkunastu najważniejszych pojęć, których używa się do opisywania amerykańskiej polityki. A więc, jak wszyscy wiemy, od samych początków kraju w życiu publicznym USA obowiązuje system dwupartyjny, od połowy XIX wieku do dzisiaj składający się z partii demokratycznej i partii republikańskiej. Tylko te dwie partie tak naprawdę liczą się w amerykańskiej polityce. To politycy tych partii zostają prezydentami USA, zasiadają w kongresie, podobnie na szczeblach stanowych, jak i lokalnych. Lecz czy aby na pewno w Ameryce mamy dominację jedynie dwóch partii? Czy może mamy tych partii kilka, które w dodatku zacięcie za sobą rywalizują? Organizacja i struktura demokratów i republikanów jako partii politycznych jest czymś unikalnym w życiu publicznym całego świata. Obie partie operują właściwie na zasadzie wielkich machin wyborczych, działających w praktyce od wyborów do wyborów. Nie działają w sposób znany nam z europejskich partii politycznych i są z politologicznego punktu widzenia nie tyle partiami politycznymi sensu stricto, tylko zbieraniną wielu mniej lub bardziej zbieżnych interesów wszystkich uczestników amerykańskiego życia publicznego, kupionych pod dwoma wielkimi szyldami demokratów i republikanów. A więc, jak wiemy już, że obie główne partie polityczne USA działają w taki sposób, to możemy dojść do tego, że w tej wielkiej zbieraninie interesów i poglądów w obu partiach rodzą się frakcje i grupki. Ale znowu, to co my znamy pod europejskim pojęciem frakcji w polityce, średnio ma się do tego, co rozumieją przez to Amerykanie. Frakcje u demokratów i republikanów są dosyć dobrze zorganizowane. Mają swoje oficjalne władze, lidera, postulaty, działania, które podejmują, a które wcale nie muszą być zgodne z wolą czy zdaniem reszty partii. Historia partii demokratycznej przedstawia się następująco. Jest najstarszą, nowożytną i nieprzerwanie istniejącą partią polityczną świata. Powstała 8 stycznia 1828 roku. Została założona przez sympatyków kandydatury Andrew Jacksona na urząd prezydenta USA. I tak początkowo oraz przez długi, długi okres, jakieś kilkadziesiąt lat, partia popierała niewolnictwo i była najsilniejsza na południu Stanów Zjednoczonych. Lecz od prezydentury Franklina Delano Roosevelta oraz szczególnie od prezydentury Lyndona Bainesa Johnsona Partia Demokratyczna przesunęła się jednoznacznie na lewo i przesunęła tereny swojego największego poparcia. Dzisiaj zamiast na południu, Partia Demokratyczna najsilniejsza jest na obu wybrzeżach USA, wschodnim i zachodnim, na północnym wschodzie kraju oraz w wielkich miastach. Ideologią Partii Demokratycznej jest najogólniej mówiąc lewica. To, co byśmy przyjęli w Europie za pojęciem lewicy, a w USA pojęcie lewicy nie występuje tak często, więc używa się tam słowa, że Partia Demokratyczna jest partią liberalną. Liberalną znowu to nie jest do końca tym, co my uważamy w Europie za liberalizm, bo u nas liberalizm znaczy to, że państwo nie ingeruje w gospodarkę, jest wolność gospodarcza, zarówno jak i wolność światopoglądowa i osobista, a amerykański liberalizm już dopuszcza interwencję rządu w gospodarkę i opowiada się za państwem opiekuńczym w tej lub w innej formie, zostawiając sobie sferę światopoglądową znaną nam z Europy. Do dzisiejszego dnia mieliśmy 16 prezydentów demokratów z obecnym Joe Bidenem. I do słynniejszych prezydentów z tej partii należeli Andrew Jackson, Franklin Delano Roosevelt, Woodrow Wilson, John Kennedy, Lyndon Baines Johnson, Bill Clinton czy Barack Obama. I tak w Partii Demokratycznej mamy trzy główne frakcje, czy też jej skrzydła. I zaczniemy od progresywistów, czyli najbardziej lewicowej grupy wewnątrz demokratów.
Jest to frakcja, która powstała w obecnej formie w praktyce dosyć niedawno, gdy szerszy rozgłos zyskała dopiero podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku za startem przedstawiciela tej frakcji, Barniego Sandersa. Ideologicznie prezentuje program znany z lewicowych, socjalistycznych partii europejskich, czyli znajdują się tam postulaty np. wysokiej płacy minimalnej, rozbudowanej i uspołecznionej służby zdrowia, zabezpieczenia dostępu do tanich mieszkań, bezpłatnych studiów wyższych czy radykalnych działań na rzecz ochrony środowiska, a to wszystko sfinansowane ma być głównie z wysokich podatków. Światopoglądowo progresywiści pragną zagwarantowania praw mniejszościom etnicznym i seksualnym, swobodnego dostępu do aborcji czy legalizacji miękkich narkotyków. Jest to najszybciej i najpewniej rozwijająca się frakcja spośród wszystkich u demokratów. W kongresie frakcję reprezentują Congressional Progressive Caucus, którego przewodniczącą jest Pramila Jayapal z Izby Reprezentantów i który może pochwalić się 95 członkami w Izbie na 220 wszystkich demokratów zasiadających w Izbie obecnego 117 Kongresu oraz jednym senatorem w Senacie. Członkiem jest tutaj wspomniany wyżej Bernie Sanders, choć formalnie jest niezależny. Mimo to z poglądami tej frakcji sympatyzuje w Senacie jeszcze kilkoro innych senatorów, nie będąc jej formalnymi członkami. W kwestii polityki zagranicznej progresywiści reprezentują internacjonalistyczne poglądy. I tutaj do znanych przedstawicieli progresywistów należą Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez i reszta de składu, Elizabeth Warren czy Sherrod Brown. I drugą największą liczebnie frakcją jest frakcja liberałów. Reprezentują oni przeciętne poglądy centrolewicy i socjaldemokracji znane na całym świecie. W większości zgadzają się z progresywistami co do rozszerzania państwa opiekuńczego czy prowizji klimatycznych, jak również co do na przykład zagwarantowania praw mniejszościom, w tym prawa do głosowania, lecz z reguły zajmują nieco bardziej umiarkowane i wyważone stanowisko. W polityce zagranicznej preferują dyplomację, możliwe dobre stosunki ze wszystkimi krajami, w tym próby okazjonalnego dialogu z państwami zaliczonymi jako wrogi USA, jak Iran, Rosja czy Chiny. W kongresie, a konkretnie w Izbie Reprezentantów, reprezentowani są głównie przez New Democrat Coalition, którego szefową jest obecnie Susan Del Bene. Frakcja liczy 90 członków Izby Reprezentantów obecnego kongresu. Do znanych przedstawicieli należą Joe Biden, Nancy Pelosi czy Chuck Schumer. Trzecią i w dodatku najmniejszą liczebnie frakcją wokół Partii Demokratycznej jest frakcja centrystów-konserwatystów. Są najbardziej wysunięci na prawo oraz określają się sami jako najbardziej niezależna i pragmatyczna frakcja demokratów. O ile podzielają mniej lub bardziej liberalne społecznie poglądy, choćby na aborcję reszty partii, to gospodarczo są często konserwatywni, nie podchodząc zbyt entuzjastycznie do wydawania przez rząd federalny wielkich sum pieniędzy, które w dodatku nie mogą się same sfinansować. Niektórzy centryści i konserwatyści są bliscy poglądom europejskiej chrześcijańskiej demokracji. W kongresie reprezentowani są przez Blue Dog Coalition, niegdyś większą liczebnie frakcję, dzisiaj liczącą jedynie 19 członków Izby Reprezentantów, której szefami są Ed Case, Stephanie Murphy oraz Tom O'Halloran. Do znanych przedstawicieli należą Kristen Sinema, Joe Manchin czy Josh Gottheimer. Partia Republikańska powstała 28 lutego 1854 roku. Została założona przez przeciwników niewolnictwa, któremu ówcześnie sprzeciwiała się Partia Demokratyczna, jak mówiłem wcześniej. I współcześnie nazywana jest także półoficjalnie Grand Old Party. Z ramienia tej partii prezydentami zostało 19 prezydentów, z czego ostatnim prezydentem republikaninem był Donald Trump. Partia Republikańska także przez kilkadziesiąt lat swojego istnienia zajmowała pozycje inne niż zajmuje dzisiaj, czyli nie była partią jednoznacznie kojarzoną z konserwatyzmem, z prawicą. Stało się to przeobrażenie ideowe republikanów, dokonało się właśnie wtedy, w podobnym momencie, gdy demokratów, czyli w XX wieku, w połowie tego stulecia, gdy w 1964 roku republikanie wystawili jako kandydata na prezydenta Barrego Goldwatera, który sformułował
konserwatywny program, którego Partia Republikańska trzyma się do dziś. Do znanych prezydentów Partii Republikańskiej należeli Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan czy George Bush Senior i Junior. W przypadku Partii Republikańskiej kwestia frakcji i kwestia grup ideowych jest nieco prostsza, gdyż organizacja partii jest inna i nie przypomina obecnie tak szerokiej koalicji wielu poglądów i interesów jak u demokratów, a republikanie są bardziej zwarci i wodzowscy od momentu prezydentury Donalda Trumpa. W związku z tym możemy mówić w zasadzie jedynie o frakcjach stronników i przeciwników tego byłego prezydenta USA, ale w Kongresie, a konkretnie w Izbie Reprezentantów, mamy trzy główne grupy ideologiczne. Mamy Republican Study Committee, zrzeszający najwięcej, bo aż 158 członków na 211 republikanów w obecnym Kongresie, Freedom Caucus, 43 członków, czy Republican Governance Group, liczący także 43 członków. Stronnicy Trumpa preferują w pewnej części odejście od tradycyjnych poglądów Partii Republikańskiej, czyli np. neokonserwatyzmu w polityce zagranicznej oraz zastąpienie ich bardziej radykalnymi hasłami, np. nacjonalizm, obniżka podatków, sprzeciw wobec aborcji czy prawo do noszenia broni, które to poglądy są jeszcze bardziej na prawo niż te tradycyjne poglądy republikańskie, które istnieją w tej partii od kilku dekad. Sympatycy Trumpa, nazywani też trumpistami, są w tej chwili zdecydowanie dominującą i najbardziej liczną grupą w partii republikańskiej, wyraźnie górującą nad przeciwnikami Donalda Trumpa, nazywanymi Never Trumpers albo antytrumpowcami. Do znanych przedstawicieli tej grupy należą Josh Hawley, Jim Jordan, Ron DeSantis, Marjorie Taylor Greene czy Matt Gaetz. Przeciwnicy Donalda Trumpa wyznają klasyczne republikańskie poglądy wymienione wyżej, przykładając dużą wagę do unikania zbytnich skrajności i roli w Ameryki w świecie jako gwaranta pokoju z dużym poszanowaniem dla armii USA. Obecnie nie są zbyt liczną grupą i są ciągle zwarczani przez trumpistów w jakiejś formie. Znanymi przedstawicielami są Liz Cheney, Mitt Romney, Adam Kinzinger, Larry Hogan, Susan Collins czy Lisa Murkowski. Frakcje frakcjami, ale mamy jeszcze jedną specyfikę amerykańskiego życia publicznego. Jest nią cały zbiór specyficznych pojęć, których używa się do opisywania go, a ja przytoczę tutaj Wam te najważniejsze. Tak więc zaczynamy. Blue States, czyli stany głosujące tradycyjnie na demokratów, tam gdzie demokraci mają także dosyć duże poparcie. I takie jak Kalifornia, Massachusetts, Vermont, Nowy Jork czy Connecticut. Caucus. Można to słowo próbować tłumaczyć jako zebranie, radę, naradę w jednym z indiańskich narzeczy. Jest to termin wieloznaczny, a głównie oznacza zebranie ludzi w jednym miejscu połączone z głosowaniem na dany temat w charakterystyczny sposób, gdy się fizycznie przechodzi na jedną ze stron wyboru. I najczęściej dotyczy właśnie polityki. Jest to także jeden z etapów amerykańskiej prezydenckiej kampanii wyborczej. I podobnie tutaj jak prawybory, caucus ma kilka rodzajów i może być otwarty, półotwarty lub zamknięty. Caucus w Iowa jest pierwszym caucus i jest uważany za prawdziwy początek kampanii wyborczej w amerykańskim kalendarzu wyborów. Jest uważany także za jeden z najbardziej prestiżowych. I co ważne, caucus nie jest tym samym co prawybory, choć jest do nich podobny. Contested Convention. Konwencja partii, która kończy się brakiem większości, najczęściej w pierwszym głosowaniu poparcia delegatów dla któregoś z kandydatów na prezydenta. Najczęściej tego, który ma zgromadzonych przez prawybory delegatów najwięcej. Caucus oznacza też zgrupowanie, frakcję czy grupę polityków danej partii. Gdy mówimy w USA, że jedne grupy współpracują ze sobą, to znaczy, że they are caucusing with each other. Delegaci. To jest reszta członków Partii Demokratycznej i Republikańskiej, którzy mają prawo głosu w konwencji, która wybiera kandydata na prezydenta USA. DINO. Skrót od Democrat in name only, znaczy demokrata tylko z nazwy. Określa takiego polityka Partii Demokratycznej, którego poglądy lub zachowanie odbiegają od poglądów przyjętych przez większość partii.
Przykładami takich deanów mogą być ostatnimi czasy Joe Manchin czy Kristen Sinema z Senatu. Donator. Osoba wspierająca kampanię danego kandydata. Może to być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna i to się różni niż u nas finansowanie kampanii w Polsce, gdzie firmy nie mogą, czyli osoby prawne nie mogą finansować kampanii. Dystrykt Kolumbii. Siedziba władz federalnych, administracyjna nazwa stolicy kraju Waszyngtonu. Nie należy do żadnego stanu i nie ma praw stanu, nie ma także senatora, nie ma reprezentanta, a więc swojego członka kongresu, ma jedynie niegłosującą osobę w Izbie Reprezentantów, ale ma natomiast od 1961 roku na mocy 23 poprawki do Konstytucji USA trzech elektorów. Early voting. Możliwość głosowania w wyborach wcześniej niż przewiduje to oficjalna data. Może odbywać się głosując listownie lub fizycznie. No jednak nie wszystkie stany dają taką możliwość wyborcom. Election day. Dzień, w który odbywają się wybory. Jest to wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. W 2020 roku był to 3 listopada. Wybory odbywają się w USA co 4 lata, gdy mówimy o wyborach prezydenckich. Do Izby Reprezentantów odbywają się co 2 lata. Do Senatu odbywają się co 2 lata, lecz kadencja senatora trwa 6 lat, więc w każdych wyborach do Senatu wymienia się 1/3 jego składu, który liczy 100 osób. Elektor. Członek kolegium elektorskiego, które wybiera prezydenta. Elektorów wyznacza partia, która wygrała i rządzi obecnie w danym stanie. Elektorzy spotykają się w stolicy danego stanu i pod pieczęcią wysyłają głosy przewodniczącemu Senatu, czyli wiceprezydentowi USA. Obecnie mamy ich 538, a ich liczbę dla danego stanu oblicza się w wzoru, jakim jest liczba reprezentantów proporcjonalna do liczby ludności do liczby senatorów. I wychodzi, że mamy dwóch senatorów z każdego stanu, czyli na przykład stan Kalifornia ma 53 członków Izby Reprezentantów i dwóch senatorów, czyli ma 55 elektorów. Oraz elektorem nie może zostać osoba pełniąca jakikolwiek inny urząd federalny. Formalnie elektorzy wybierają prezydenta w połowie grudnia, to jest poniedziałek po drugiej środzie grudnia, głosując na tego kandydata, który uzyskał większość głosów w ich stanie. Endorsement. Oficjalne, publiczne poparcie przez daną osobę lub organizację. Dane znaczenie mają endorsementy ważnych redakcji prasowych i wpływowych polityków danego kandydata. Faithless elektor. Elektor, który zagłosował na innego kandydata niż ten, który wygrał w jego stanie. Takie zachowanie jest karalne w większości stanów. Sprawa z faithless elektorami była głośna 6 lat temu w wyborach prezydenckich w 2016 roku, gdy startowała Hillary Clinton i Donald Trump, gdzie mieliśmy największą liczbę faithless elektorów od dawna, dawna w historii amerykańskich wyborów. Było to aż 8 wiarołomnych elektorów, jak możemy przetłumaczyć to pojęcie na język polski. Frontrunner. Kandydat, który prowadzi z zauważalną różnicą w jakimkolwiek wyborczym wyścigu w sondażach. Konwencja. Organizowane co 4 lata wśród partii demokratycznej i republikańskiej, ale także wśród mniejszych partii, wydarzenie mające na celu wyłonić oficjalnego kandydata na prezydenta USA poszczególnej partii. Wyboru dokonuje się przez głosowanie delegatów i superdelegatów. W głosowaniu obowiązuje większość bezwzględna. Delegaci na konwencję zobowiązani są głosować zgodnie z wolą wyborców w pierwszym głosowaniu, lecz potem ta wola już nie obowiązuje. Lame duck. Dosłownie znaczy kulawa kaczka. Jest to określenie kongresu między wyborami a inauguracją nowego, jak również prezydenta, który przegrał wybory albo nie ubiega się o następną kadencję. Jest to czas między wyborami a inauguracją następcy. Tak więc w tym roku będziemy mieli lame duck kongres po wyborach do tej izby 8 listopada 2022. Będzie to trwało prawie 2 miesiące, gdyż nowy kongres będzie zaprzysiężony 3 stycznia 2023. Let's go Brandon. Epitet skierowany w stronę Joe Bidena. Zyskał popularność na początku września 2021 roku dzięki dziennikarce, która przeprowadzając wywiad z kierowcą wyścigów samochodowych NASCAR,
Brandonowi Brownowi, chcąc przekierować uwagę grupki osób krzyczących "Fuck Joe Biden", powiedziała "Let's go, Brandon". Ten epitet stał się bardzo popularny wśród przeciwników Bidena, czyli sympatyków Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej. Okazał się dosyć pewnym zjawiskiem nawet kultury politycznej amerykańskiej. Popularność trwa do dziś. Prawybory. Inny z elementów amerykańskiej kampanii wyborczej i życia publicznego w ogóle w USA. Zaczynają się na początku tego samego roku, w którym odbędą się wybory prezydenckie czy parlamentarne, powiedzieliśmy, czyli do kongresu. I trwają do konwencji poszczególnych partii, trwają one od mniej więcej kwietnia do sierpnia i odbywają się we wszystkich 50 stanach, a prawybory do parlamentu kończą się wtedy, gdy pewien czas jest przed wyborami, gdy jest ogłoszony po prostu termin końca prawyborów. I typów prawyborów mamy kilka, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Mamy prawybory jakby otwarte, półotwarte lub też zamknięte. I jeśli chodzi o prezydenta, jako pierwsze prawybory organizuje zawsze stan New Hampshire w Nowej Anglii. I jest to określone prawem w USA. Odbywają się one tydzień po Iowa Caucus, który jest pierwszym elementem, oficjalnym startem kampanii wyborczej. Lecz jak mówiłem wcześniej, caucus nie jest tym do końca co prawybory. Nie należy mylić prawyborów z caucus, gdyż choć mają podobny cel, w istocie się różnią. Red States. Stany głosujące na republikanów i popierające politykę tej partii, takie jak Texas, Alabama, Kentucky, Arkansas czy Wyoming. I co ciekawe, terminy Blue States i Red States pojawiły się na stałe w użyciu amerykańskiego życia publicznego w 2000 roku podczas kampanii w ówczesnych wyborach prezydenckich, a wzięły się od tego, jakimi kolorami określały media dane partie. Demokraci na niebiesko, republikanie na czerwono. Running Mate, kandydat na wiceprezydenta USA, wybierany osobiście przez zwycięzcę konwencji w swoich partiach, lecz to określenie może określać także kandydata w wyborach gubernatorskich na wicegubernatora. Superdelegaci, prominentni członkowie partii demokratycznej i niegdyś republikańskiej. U demokratów byli to prezydenci z ramienia ich partii, obecni senatorowie, członkowie Izby Reprezentantów, pewni członkowie Democratic National Committee, czyli partyjnego aparatu demokratów, biorą udział w organizowaniu co 4 lata konwencji mającej za zadanie wybrać kandydata na prezydenta USA wśród swoich partii, jak mówiłem wam wcześniej. Podczas konwencji nie muszą głosować zgodnie z wolą stanu, lecz działalność superdelegatów Partii Demokratycznej została po 2016 roku dosyć okrojona i zreformowana. Super wtorek, po angielsku Super Tuesday, potoczne określenie na pewien moment w kampanii prezydenckiej, gdy w jednym dniu, nie jest to wtorek, odbywa się najwięcej prawyborów oraz caucus. Jest to zwykle kilkanaście stanów i jest to największa liczba wydarzeń prawyborczych niż w innym dniu kampanii wyborczej, która trwa przecież kilka miesięcy, nawet rok. Swing States. Stany o zmiennych preferencjach, które nie mają wyraźnej przewagi jednej czy drugiej partii, będące w każdych wyborach prezydenckich języczkiem uwagi. Na przykład niegdyś było to Ohio, Florida czy Virginia, a obecnie możemy zaliczyć do tego grona także takie stany jak Wisconsin, Michigan, Arizona czy Georgia. Tipping State. Jest to stan, który przeważa o zwycięstwie danego kandydata w wyborach przez zapewnienie mu głosów elektorskich z tego stanu. No i tutaj, żeby wam to zobrazować, to posłużę się przykładem. W 2020 roku Joe Biden pokonał Donalda Trumpa w głosach elektorskich 306 do 232. Najmniejszą różnicą Biden wygrał w Wisconsin, Arizonie i w Georgii. Gdyby w tych stanach wygrał Trump, to Biden i tak by wygrał mimo remisu 269-269 z Izbą Reprezentantów kontrolowaną przez demokratów. Czwartym stanem, w którym Biden miał najmniejszą przewagę, był Wisconsin. I gdyby to w nim znów wygrał Trump oraz wygrał jeszcze dodatkowo w Pensylwanii, piątym w kolejności stanie w kwestii przewagi procentowej Bidena, to wygrałby z Bidenem w głosach elektorskich 289-269. A więc to Wisconsin był owym tipping state dla Bidena, lecz dla Trumpa byłaby to Pensylwania. I
To już wszystko, moi kochani. Tak się skończył ten odcinek, w którym tłumaczyłem wam pojęcia specyficzne dla amerykańskiej polityki oraz nakreśliłem troszeczkę historię i działalność i poglądy dwóch największych partii amerykańskich. A ja chciałbym z was, z mojej strony zaprosić serdecznie do wpadania na nasze sociale, na nasze Twittery, na nasze Instagramy, na naszego Facebooka i także na naszego Discorda, na którym jesteśmy dla was obecni, komentujemy z wami. Możecie nas zapytać, zaczepić o coś, my zawsze wam odpowiemy, a także możecie zaproponować odcinek, tak jak zaproponowali nam nasi widzowie na Discordzie, o którym powiedziałem wcześniej. Możecie zrobić to i wy. Tak więc do widzenia, trzymajcie się, cześć.